Awaryjne uruchamianie lokomotywy SM42. Zdarzają się takie przypadki, że po przyciśnięciu przycisku start nie następuje zastartowanie lokomotywy. Jak w takiej sytuacji sobie poradzić? Załączamy pompę wstępnego smarowania. To był długi postój, musi trochę ta pompka pochodzić, około 3 minut. Ciśnienie nam wzrosło do 2,5 atmosfery. Otwieramy szafę niskiego napięcia. Oświetlamy szafę aparatową. I najprostszym sposobem, jaki można zrobić, nie wychodząc z kabiny na zewnątrz, jest podparcie przekaźnika rozruchowego silnika spalinowego. To jest ten przekaźnik tutaj, który widzimy na załączonym obrazku. Jak to się odbywa? Zwierając styki, i pomagając przyciskiem start, lokomotywę mamy zastartowaną. Mamy lokomotywę uruchomioną. Przewód główny jest popełniony. Sprawdzamy jazdę, ustawiamy na stawnik kierunku tył, dajemy pierwszą, drugą pozycję, lokomotywa nie jedzie. Jaka może być przyczyna? Może być przyczyną na przykład wyłącznik ciśnieniowy przewodu głównego, który należy lekko popełnić. Przewód główny i z powrotem spróbować. Lokomotywa nadal nie jedzie. Co mogło się stać? W tym wypadku należy otworzyć szafę. USW jest 2 wyłączone. Ta lokomotywa pojedzie tylko wtedy, jak wentylatory silników są trakcyjnych załączone. Zamykamy szafę. Oczywiście mamy mikrowyłącznik jeszcze, jak drzwi są otwarte, bo mamy w warunkach pracy, mikrowyłącznik zadziała i po prostu też nie można ruszyć. Zamykamy szafę. Idziemy na stanowisko. Ustawiamy kierunek jazdy na tył. Z przodu mamy wagon, niestety do przodu nie możemy jechać. Dajemy pierwszą. Drugą pozycję i lokomotywa rusza z miejsca. Czyli jest wszystko ok. Jest to jeden z przykładów, jak sobie poradzić na tej lokomotywie. Omówimy teraz drugi sposób uruchamiania lokomotywy, kiedy nie można jej uruchomić za pomocą przycisku start znajdującego się w kabinie maszynisty. Co robimy? Włączamy pompę olejową, wychodzimy na zewnątrz po stronie pomocnika, otwieramy szafę wysokiego napięcia,
Też udajemy się szybko do kabiny, po prostu naciskamy przycisk start. Tu jak już jesteśmy, widzimy listwę zaciskową do zasilania z zewnątrz. Plusowy to przeważnie ma tutaj motylek założony, po prostu ten kabel się odkręca, wkłada kabel i przenosi napięcie z drugiej lokomotywy celem naładowania baterii. No proces ten zależy od wyładowania baterii, bo jeżeli są bardzo mocno, no to trochę potrwa. Ale można sobie pomóc, skrócić to, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, poluzować śruby kompresyjne na głowicach. Ale uwaga jest taka, że jeżeli przy uruchomieniu tej lokomotywy należy rozłączyć lokomotywę ładującą, ponieważ można uszkodzić. Także przed zastartowaniem musimy ten kabelek tutaj odłączyć od tego motylka. Bywają sytuacje, że po załączeniu silnika brak ładowania akumulatorów. Co wtedy? Gasimy lokomotywę i wchodzimy do szafy, aby sprawdzić bezpiecznik przy regulatorze napięcia. O, tu mamy regulator napięcia i tu tą nakrętkę tu wykręcamy i w środku mamy bezpiecznik ładowania baterii. No, teraz nie będę tego robił, jest sprawny. Na pulpicie zapaliła się lampka uszkodzenia silnika spalinowego. Najczęstszą przyczyną jest wyskoczenie nurnika na regulatorze Woodwarda. W tym celu udajemy się po stronie pomocnika na przód silnika spalinowego i przy regulatorze Woodwarda włączamy przycisk nurnika. Dajemy się gankiem do przodu silnika, otwieramy drzwi. U góry mamy regulator obrotów i tu widzimy przycisk nurnika. Jak jest po prostu wyciągnięty, to świeci taki czerwony pasek i należy go po prostu wcisnąć. Robimy to, wsadzamy palec i wciskamy. Usterka winna być usunięta. W tym celu udajemy się do kabiny, żeby zobaczyć. Jak widzimy, zgasła lampka uszkodzenie silnika spalinowego, czyli usterka została usunięta. Ze względów bezpieczeństwa każdy zawór główny maszynisty zabezpieczony jest dodatkowo klapą Ackermana, która w razie awarii głównego zaworu powoduje bezpośredni ubytek powietrza z przewodu głównego i nagłe hamowanie. No jest to tutaj na tym typie lokomotywy dość uciążliwe, żeby tą klapę załączyć. Musimy zejść na zewnątrz i zaraz pokażę, jak to się robi. Pod kabiną maszynisty nad bateriami znajduje się klapa inspekcyjna, którą należy otworzyć. W tym celu wkładamy klucz i musimy odkręcić. Dosyć długo to trwa. Mamy otwarte, widzimy klapę Ackermana, którą należy zamknąć. Obok mamy ciśnieniowy przewodu głównego. Teraz wystarczy go puknąć młotkiem, żeby odblokował, jeżeli nie idzie.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na dalszą część filmu.